Przekonujące zwycięstwo 3-0 nad 100 Milankami to dobrze rokuje przed wizytą w stolicy i meczem pucharowym. No, pojedziemy na pewno na mecz pucharowy w dobrych nastrojach, w takich się do niego przygotowywać będziemy. Natomiast też nie bagatelizujemy tego wyzwania, które przed nami stoi już za jeden dzień. No to skoro mówimy o konfrontacji z warszawskimi akademiczkami, śmiem twierdzić, że większą wiedzę o zespole rywalek ma trener Samuel Jania niż ty. No fakt, jest to pierwsze starcie pomiędzy nami, natomiast będziemy chcieli się do niego przygotować najlepiej, jak potrafimy. No to wróćmy jeszcze do tego spotkania z Olsztyniankami w niedzielne popołudnie w Cygańskim Lesie. To było optimum rekordzistek? Znaczy na pewno cieszy to, że jeżeli chodzi o ten bilans straconych bramek w defensywie, zaczęliśmy sukcesywnie poprawiać i jest to taką bazą dla mnie, punktem wyjścia do dalszej pracy. Myślę, że stać nas na powtarzalność. To jest jakby kolejną rzecz, którą chcielibyśmy utrwalać, żeby to nie było takie od przypadku do przypadku, bo na to zwycięstwo przypomnijmy, że czekaliśmy dość długo. Pierwsze było w inauguracyjnej kolejce, no drugie zwycięstwo, no przyszło nam jednak trochę na to czekać, więc chcielibyśmy, żeby ta powtarzalność w zdobywaniu tych punktów, a szczególnie w komplecie, była częstsza. Tymczasem życzymy kontynuacji wygranej serii w stolicy i awansu do drugiej rundy Pucharu Polski. Bardzo dziękujemy. Już samo zdobycie Pucharu Polski na szczeblu Śląskiego Związku Piłki Nożnej to było nie lada wydarzenie. Tak, zgadza się. Przystępowaliśmy do tych rozgrywek, żeby jak najdalej zajść. Udało się do finału. Finał zwyciężyliśmy. No i czekamy na już na poziom centralny. W środę konfrontacja z pierwszoligową Ślęzą Wrocław. Poprzeczka do przeskoczenia? Myślę, że tak. Nastawiamy się gdzieś, że na pewno będziemy walczyć do samego końca w tym meczu. Myślę, że nie jesteśmy na straconej pozycji. Wiadomo, że nie jesteśmy w roli faworyta, ale uważam, że nasz zespół stać na zrobienie niespodzianki, bo to na pewno byłaby niespodzianka, gdybyśmy przeszli Ślęzę, ale nie jest to niewykonalne, tak powiem.